Hej siemaneczko, z tej strony Abre, witam wszystkich bardzo, tu bardzo serdecznie na moim Minecraftowym kanale. I dzisiaj, moi drodzy, gram sobie w Bed Wars na czwóreczkach i mamy naprawdę fajny team, dlatego że z nami Telp, Fast oraz Elviso, czyli gracze kolejno 700, 600 i 400 gwiazdek, czy jakoś tak, więc to są naprawdę mega kozaki. No i w zasadzie to tylko ja odstaję od nich skillem, ale w tym odcinku chciałbym wam pokazać, że wcale nie jestem taki beznadziejny, jak wy właśnie wszyscy myślicie, bo wy myślicie, że oni grają za mnie, że ja nic nie robię. Ale słuchajcie, gramy sobie teraz od godziny półtorej i naprawdę ja robię całkiem niezłe rzeczy, bo albo mam więcej od nich zabójstw, albo mam więcej od nich rozwalonych łóżek, albo w ogóle naprawdę dziwne jakieś rzeczy robię, więc mam nadzieję, że w tym odcinku udowodnię wam, że wcale nie jestem taki beznadziejny, jak wam się wydaje. Trzymajcie kciuki, żebym fajnie tutaj sobie dzisiaj wygrał, porozwalał kogoś, tutaj lecimy właśnie sobie z Telbem i naprawdę, no słuchajcie, taki fajny skład nam się trafił, no z półtorej godziny gramy i tak rozwalamy system, że to jest po prostu hit, no po prostu jakaś poezja. Jeśli słuchajcie, wygramy tą arenkę, to bardzo ważnym jest, żebyście, słuchajcie, zostawili łapkę. Tak się umówmy, że jak wygramy tą arenkę, to zostawiacie łapkę i subskrypcję. O, patrzcie, całym teamem lecimy teraz do niebieskich. Oni nawet łóżka nie obudowali. No, no co jest grane? No co jest grane? My bad. Napiszę im, że ja chcę łóżko, słuchajcie. Napiszę im, że ja biorę łóżko. No i zabrali mi łóżko, naprawdę. No musieli mi zabrać łóżko. Dobra, słuchajcie, tutaj tych typków jest milion, więc wbijamy się i rozwalamy kogokolwiek, słuchajcie. Jednego mi się udało. Ty, czy każdy zgarnął po jednym? Telp, Aberka, Elviso? Ej, chyba każdy zgarnął po jednym final killu. Tak czy inaczej, rozwaliliśmy ten team, więc zostawcie 1500 łapek. O, słuchajcie, 1500 łapek będzie gwarantowało kolejny taki odcinek, więc po prostu warto zostawić teraz łapeczkę, żeby po prostu był taki odcinek. I pamiętajcie także o subskrypcji tego kanału, dlatego że codziennie o godzinie 15 jest film. Serio, każdego dnia 15:00 czeka na ciebie film, a Bed Warsów na tym kanale jest najwięcej w Polsce. I nie mówcie mi, że są kanały, które przesyłają więcej Bed Warsów, bo nie, ja przesyłam najwięcej Bed Warsów teraz chyba w Polsce, tak mi się wydaje. Więc słuchajcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, bo także codziennie są live'y, naprawdę tyle tego jest, że gościu, czerwony przycisk po prostu musi stać się szary. I tutaj nie ma, słuchaj, wytłumaczenia, nie ma, że nie, subskrybuj teraz, teraz mordo. Teraz się wbijamy też oczywiście tutaj do zielonych. Ja, słuchajcie, bym tutaj im rzucił fireballa. Nie wiem, czy oni tego potrzebują, czy nie, ale słuchajcie, rzucę im, co? Spadłem, ale Telp rozwalił im łóżko. Nie zauważyłem tam tej luki. Cały czas patrzyłem na wyspę tych zielonych gości. Nie zauważyłem luki. Ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie. Zgarniam teraz itemy. Zrobimy sobie pyk, pyk, pyk. I lecimy wobec tego z tematem. Widzę, że słuchajcie, zieloni do nas tutaj lecą, ale oni, słuchajcie, już, oni sobie już giną. Został tylko jeden zielony. Tutaj TNT sobie też zebrałem i słuchajcie, wbijamy się teraz do żółtych razem z Festem. Szkoda, że nie mogę ja się budować, bo chciałem pokazać, że coraz lepiej mi idzie to budowanie. Ale okej, okay, okej, okay, gość sobie spadł, ale mam 16 nie, no naprawdę. Naprawdę, mam 16 klocków i ja chciałem się budować. Abra, ty głupku. Jak ja chciałbym się budować na 16 klockach? Przecież to jest nierealne. Nie da się budować mając 16 klocków. To wiecie, ja potrzebowałbym z 32. To jest minimum, nie? No ale dobra, słuchajcie, tak czy inaczej, mamy zabitą jedną tylko osobę. To jest bardzo podejrzane, że mamy mało zabójstw. Ale teraz wbijemy się, słuchajcie, do żółtych i teraz pokażemy wam, że kurde, tych zabójstw zaraz będzie więcej. Patrz, tu jest jeden typo, jest tutaj zrzucony. Tutaj jeszcze Ender perełkę usłyszałem. Mam nadzieję, że mój team się tym zajmie. Tutaj jest, słuchajcie, kolejny gość, który ma żelazny mieczyk, więc no z żelaznym, słuchajcie, mieczykiem to już nie będzie żartów. Nie mam pojęcia, ile typek ma HP, słuchajcie, nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, tutaj się do niego wbijam i teraz tak, i teraz, słuchajcie, jest typo zabijany. Pyk, dobra, jest zabity, eluwa i wbijamy się do żółtych ich dokończyć, bo zostało ich tylko dwóch, więc no okej. Okay. No może nie będę miał top zabójstw w tej arenki, ale w każdym razie to nie jest najgorszy, słuchajcie, wynik, który dzisiaj prawdopodobnie zrobię. Mam kolejne zabójstwo i słuchajcie, tutaj jest jeszcze żelazny gość, żelazny, którego... Naprawdę, naprawdę Telp mi go dobił. Telp mi zabrał tego kolesia, no nie wierzę. Ale dobra, słuchajcie, no to jest gra zespołowa, więc nie ma co płakać. Został nam ostatni, słuchajcie, zielony. Zaraz go rozwalimy i będzie, że tak powiem, po ptakach. I będzie wygrana arenka. No niestety nie mam łóżeczka rozwalonego. Niestety nie mam zwykłych zabójstw, mam tylko finalne. Ale zobaczymy, czy uda się mi być w topce. Telp znowu buduje i znowu tym razem spadł. No to dobra, słuchajcie, to jest teraz moja okazja, żeby się dobudować na środeczek, więc lecimy teraz szybciutko. Wow! Kto mnie zrzucił? Kto mnie niby zrzucił? Ej, ktoś mnie zrzucił fireballem? Ale to był mój gracz, wiecie dlaczego? Bo patrzcie, nie ma zabójstwa. Jest, że Aberka spadł w przepaść. Czyli mój gracz mnie zrzucił. Kto mnie zrzucił? Ja się zapytam, kto mnie zrzucił? Bo ktoś z naszych musiał rzucić mi fireballa pod nogi. Skoro nie do...
Oni nie po polsku, czyli ktoś z nich mnie zrzucił, naprawdę. Słuchajcie, jestem, jeśli chodzi o zabójstwa, top 3 łamane na top 2 na tej arence, no bo mam 3 zabójstwa i Telp też ma 3 zabójstwa, więc nie najgorszy wynik, ale nie jestem jakoś usatysfakcjonowany. Zagrajmy sobie kolejną arenkę, pokażmy, że może Abra gra jeszcze lepiej, bo mówię, no teraz zagrałem na równi z nimi, nie pokazałem nic jakiegoś wielkiego w zasadzie. Może na tej arence udałoby mi się pokazać coś, że tak powiem, więcej. Więc spróbujmy. To jest mapka, którą osobiście bardzo, bardzo lubię. Jakoś podpasowała mi ostatnimi czasy, więc mam nadzieję, że uda się na niej wygrać. Trzymajcie kciuki. I moi drodzy, też póki zbieramy sobie itemki, to ja tylko przypomnę, że mam Instagrama. Mój Instagram to jest abra_ety, abra_ety, jak zwał, tak zwał. Macie go w opisie i jeśli go teraz zaobserwujecie i będziecie lajkować moje zdjęcia, to ja prawdopodobnie wejdę do was na profil i też wam coś polajkuję. Serio, zaobserwujcie, bo jestem teraz aktywny. Jeśli byliście kiedyś na moim Instagramie i myśleliście, że są pustki, to były. Teraz słuchajcie, nie jest, teraz są regularnie foty samemu, z bratem, bez brata, z bratem, różnie. Więc słuchajcie, obserwujcie Instagrama i jeśli będziecie aktywni, to ja też do was wpadnę. Dobra, słuchajcie, ja sobie polecę wobec tego z Telbem tutaj na zielonych. Nie wiem, czy on chce polecić na zielonych, czy na diaksy, ale polecę sobie z nim i będzie w porządku. Mam nadzieję, że ktoś buduje łóżko, super fast. Buduje butterfly'a, tą metodę na motylka, więc całkiem w porządku. Tutaj szybki klocek, żebym dostał mniej HP obrażeń. I słuchajcie, lecimy na zielonych, gdybym miał, kto by było a szkoda, słuchajcie, no niestety nie tym razem. Dobra, diaksiki sobie, słuchajcie, odłożymy tutaj. Ładnie, pięknie, patrzcie, co oni robią. O kurde, no tak, słuchajcie, to się bawić ewidentnie nie będziemy. Tak się bawić nie będziemy. Dostałem, słuchajcie, fraga, ale niestety gość mnie też zrzucił. Widzieliście, co oni zrobili? Patrzcie, oni specjalnie do nas skoczyli. Wow, to była niezła taktyka, serio. Takie taktyki nie widziałem, dawno, naprawdę nie widziałem. Ale teraz, słuchajcie, zgarniamy sobie szybko wełniankę i lecimy dalej z tematem. Mam nadzieję, że tych zielonych sobie zaraz rozwalimy, bo widzę, że oni nas pozrzucali. Mimo że mam jedno zabójstwo, to nie czuję się, słuchajcie, usatysfakcjonowany. To nie jest nic wielkiego, więc teraz lecimy sobie dalej tutaj z tematem. Tu jest, słuchajcie, kolejny gość. Okej, on widzę, że będzie chciał się w ten sposób bawić, że po prostu będzie w ten sposób latał na nas, ale spoko. Gość jeszcze żyje, ma, słuchajcie, 8 HP, ale tutaj wlatuje na rejon kolejny typo. Dobra, tego sobie, słuchajcie, zrzuciłem. Tutaj jeszcze wjeżdża kolejny. Dobra, pyk, słuchajcie, zrzuciłem kolejnego jeszcze, więc już mam 3 zabójstwa, nice, więc ładnie ich rozklepałem, to trzeba przyznać. Ale słuchajcie, zielony team ewidentnie jest dobry, oni naprawdę ogarniają grę. Nie wiem, czy są mega kozakami, wiem, że na pewno grają naprawdę dobrze, więc to nie będzie, słuchajcie, łatwe, żeby ich tutaj rozwalić. Warto byłoby, słuchajcie, im się tutaj wbić na chatę. Tutaj tego typka sobie zabijemy. Tutaj jest jeszcze, słuchajcie, kolejny. Czy mi się, słuchajcie, uda im teraz rozwalić bazę? Szybciutko próbuję. Jeszcze jeden klocek. Tak, słuchajcie, Telp rozwalił im łóżeczko. Niestety mi się nie udało, ale razem ja się dokopałem, że tak powiem, a on łapką dobił łóżko, więc teamplay jest najważniejszy. Powiecie, Abra, ale ty nie rozwaliłeś łóżeczka. Ale ja się dokopałem, ja mu rozkopałem klocki, on wszedł za mnie, nie wiem, czy to widzieliście. No ja to ledwo widziałem, bo taki kąt był, tak? On stał za mną, ale ja mu rozkopałem klocki i on rozwalił im łóżeczko, więc, że tak powiem, gra koleżeńska, pracujemy na jeden jakby wspólny sukces, który jest wygraną, więc to było akurat bardzo, bardzo w porządku. I teraz tak, słuchajcie, zostało tych zielonych 4, jest ich naprawdę tutaj sporo i to nie będzie łatwe, słuchajcie, żeby ich teraz rozjechać tutaj. Zostało 2 w bazie, 2 poszło na środek. No i teraz pytanie, słuchajcie, co powinniśmy zrobić? Ja bym chciał wyhaczyć, słuchajcie, jakiegoś kolesia, który tutaj będzie leciał na środek, ale jestem tutaj z Telbem, więc jakby się dobrze wbić, to słuchajcie, razem z Telbem możemy jakiegoś typka sobie zabić, no bo jest nas jednak 2. Mamy, wiecie, beznadziejne itemy, goście mają żelazne i dodatkowo jeszcze mają refila, ale jakby się, słuchajcie, dobrze wbić, to jednego typka można spróbować tutaj wyhaczyć. Spróbować po prostu go zabić. Nie udało mi się, ale Telp dobił, słuchajcie. Więc kolejny raz współpraca, że tak powiem, zespołowa. Ja i tak mam 5 fragów, więc, że tak powiem, sobie narobiłem tych zabójstw, więc mi naprawdę do szczęścia nie jest potrzebne teraz więcej. Zrobię sobie jeszcze zbrojkę teraz żelazną. Ważne, że pracujemy na jeden sukces, który jest wygraną, tak? I teraz powiecie, Abra, nie zabiłeś go. No ale go obiłem, no i spoko, mi to naprawdę pasuje. Ja się tutaj nie będę, słuchajcie, bił o jakieś zabójstwa, błagam was, więc jakby spoko, lotko, gościu. 9 minutek odcinka, my zaraz będziemy mieli już 2 wygrane arenki. Tutaj czerwony team nam został, więc w porządyczku. Jeden zielony gracz w ogóle jest. O, tego nie zauważyłem, że Telb nie dobił tego zielonego jednego, więc spoko. Mam nadzieję, że zaraz naprawimy, że tak powiem, nasz błąd i się wbijemy też przy okazji do czerwonych. Co? Do czerwonych lecimy, czy gdzie lecimy? Ja bym się wbił do czerwonych, nie wiem jak moi teammate, ale ja bym się serio wbił do czerwonych. Czy oni lecą za mną? Leci na pewno Elvis. Dobra, więc jak leci Elvis, to wobec tego, słuchajcie, tutaj ja mu pomogę. Tutaj, słuchajcie, jest koleś, którego fajnie byłoby zrzucić. Nie wiem, czy, słuchajcie, uda mi się go zrzucić. Ajajajaj, nie udało mi się go dobić, słuchajcie, zostało mu 0 HP.
Widzieliście to? Możecie sobie cofnąć film i sobie zobaczyć, że zostało, słuchajcie, mu 0 HP. Serio. 0 HP i on przeżył. No to był fail. Ale no nie oszukujmy się, gość miał enchantowane itemy, więc no miał łatwiej. Ale nie zwalnia to z tego, że faktycznie mogłem go zabić, a zostało mu 0 HP. No to już nie świadczy o umiejętnościach, no bo jak gościowi zostaje, no wiecie, 0 serc, no to sorry. Ale tak czy inaczej, Telp rozwalił im, słuchajcie, teraz łóżeczko, więc jakby się dobrze, słuchajcie, teraz wbić, to można spróbować kogoś tutaj ładnie rozklepać. Dobra, słuchajcie, tu jest jeden gość. Wow! I zrzucili mnie, no 3 miecze na jednego abre. No to bez szans, gościu, no to ewidentnie bez szans. No szkoda, słuchajcie, szkoda. No myślałem, że będę w stanie zrobić, że tak powiem, trochę tutaj więcej, ale ewidentnie nie tym razem. No bo jednak jak bije mnie 3 typa, no to sorry. No to jak, co ja mogę zrobić, jak mnie bije 3 typa? Teraz tak, szlimy sobie, słuchajcie, szybkiego tutaj refila. Widziałem, że niebieski wbił się do czerwonych. I teraz tak, słuchajcie, czerwonych, słuchajcie, z nami już nie ma. Zostali nam niebiescy gracze. No i tak, samemu nie mam co, słuchajcie, do nich podchodzić, ale gdyby tutaj przyszedł ktoś ze mną, no to wtedy już lajtowo. Więc ja, słuchajcie, pójdę na tą wyspę. Tutaj jest Elvis. Okej, ja myślałem, słuchajcie, że dobra, nie, to mi się pokręciło. Ja specjalnie czekałem tutaj na moich kompanów, bo myślałem, że Elvis, słuchajcie, jest gdzieś indziej, a okazuje się, że on był na tamtej wyspie. I tutaj zostałem sam, słuchajcie, z tym niebieskim kolesiem. Jestem, słuchajcie, tutaj właśnie z nim. On ma... O, wow, on ma żelazny enchantowany mieczyk. Słuchajcie, ale ja mu się teraz wbijam i, słuchajcie, ewidentnie próbujemy go rozklepać. Czy mi się, słuchajcie, uda go dobić? No i niestety, słuchajcie, ja nie zabrałem fraga. Jestem, jeśli chodzi o zabójstwa, to trzeci, ale sami widzieliście, że oni kilka razy mi podobijali fragi z ksuli, to się tak mówi, no że z ksuli, tak więc trochę lipa. Tak czy inaczej, słuchajcie, Elviso wyszedł z party. Nie do końca wiem, dlaczego wyszedł z party. To jest trochę niepokojące. No ale spoko. Widzę, że słuchajcie, wobec tego musimy na chwilę wyjść i sobie znaleźć albo kolejną gierkę, albo słuchajcie, może sobie trójkę zagrajmy jedną, bo dlaczego by nie, słuchajcie, trójki też są bardzo fajne, więc sobie wbijemy po prostu na trójkę. Dokładnie tak, moi drodzy. Wbijamy sobie teraz na trójeczkę. Mam nadzieję, że moi kompani są. Jest Telp, jest, słuchajcie, Fast, więc bardzo, bardzo w porządku. Zagram sobie na Jurassic. O, na tej mapce jeszcze dzisiaj nie graliśmy, więc spoko. Niestety... Ale na tym odcinku dalej nie jestem usatysfakcjonowany. Nie zrobiłem jeszcze jakiejś takiej turbo-kozackiej akcji. No, serio, brakuje mi tego, żeby teraz pokazać, serio, no, nie wiem, no, jednak wiecie, no, na odcinku trochę inaczej się gra, no, trzeba gadać, trzeba się skupiać i tak dalej, powiecie, że nie. Ale naprawdę, no, samemu jak jest głośna muzyka włączona i nic nie mówisz, gra się łatwiej, no, tak już jest. Więc tak czy inaczej, o, patrzcie, gość do nas wbił, więc moglibyśmy sobie czwóreczkę zagrać, ale zagramy sobie wobec tego trójkę z Telbem i z Fastem. 600 gwiazdek, 700 gwiazdek, więc są naprawdę dobrzy. Teraz tak, widzę, że złoto mi rzucają. Mogą mi dać, słuchajcie, złoto. Ja sobie chętnie zrobię teraz zbrojkę żelazną. Mi się ona ewidentnie tutaj przyda. Zrobię sobie tak. I teraz, słuchajcie, w ten sposób obuduję. Albo nie, słuchajcie, bo Fast pewnie będzie chciał, słuchajcie, obudować nam łóżko drewnem. To ja mu, słuchajcie, zostawię to łóżeczko. Czy on obudowuje drewnem? Tak! Mogłem, słuchajcie, mu nie zostawiać tego łóżka, ale lepiej będzie bardziej koleżeńsko. Niech on sobie ogarnie tym drewnem, żeby mu było wygodnie. Słuchajcie, tutaj jest koleś. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, koleś jest rozjechany, słuchajcie. Zielonego sobie już jednego dobiliśmy. Nie wiem, co, słuchajcie, zresztą, dlatego, że tutaj tych typków, słuchajcie, troszeczkę jest. I teraz tak, gdzie, słuchajcie, są moi teammate'i? Tu jest jakiś żółty, tam jest jakiś zielony. Ty kurde, co się tych typów tyle tutaj narobiło na tej arenie? Co jest grane, nie? Nie wiem, ale słuchajcie, lecimy z Fastem do żółtych. Więc możemy się wbić do żółtych. Dlaczego nie? Yellow team do rozwalenia jako... Co? Leciałem za gościem i przez to nie zobaczyłem klocku. Nie, naprawdę, jaki fail. Jezu, nie wierzę. Bo widzicie, no ja biegłem za nim, były jego plecy i nie zobaczyłem, że tam jest pusto. Jaki fail. Dobra, Telp, słuchajcie, rozwalił już łóżko zielonym. Więc co, może bym spróbował czerwonych wziąć samemu. Może być ciężko i pewnie to będzie trochę błąd, że chcę lecieć do nich samemu. Ale słuchajcie, spróbujmy. No, co nam szkodzi, tak? Najwyżej, słuchajcie, zginiemy i się odrodzimy znów, bo oczywiście łóżeczko, słuchajcie, mamy. Tu jest gość. Pyk, 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 pyk. Dobra, gość jest rozjechany. Ej, teraz, słuchajcie, wbijamy się do czerwonych. Oj, czerwoni, słuchajcie, już wiedzą, że tutaj podchodzimy. Więc to nie będzie zbyt łatwe, słuchajcie. To nie będzie jednak łatwe. Samemu, słuchajcie, nie mam dużych szans, ale jakbym, słuchajcie, poleciał tutaj na wysokości, okej, słuchajcie, na wysokości, jak teraz jestem, to będzie łatwiej. No i pytanie, gdybym miał TNT, byłoby po nich, słuchajcie, niestety TNT nie mam, więc nie jestem w stanie, słuchajcie, za dużo teraz zrobić i zobaczymy, co oni wymyślą. Czy oni podejdą, czy raczej niekoniecznie, słuchajcie, jestem bardzo, bardzo ciekaw.
Wobec tego, słuchajcie, teraz tak, zrobimy w ten sposób, teraz tak, 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 tak. Teraz słuchajcie, tutaj jest drugi gość. Dobra, spróbujemy go sobie zabić, ładnie, pięknie. Kurczę, nie udało mi się zabić, no ale jednak atakowało mnie ich dwóch czy trzech, dwóch naraz. Ale słuchajcie, tych czerwonych, słuchajcie, ja nie odpuszczę, wiecie co, ja spróbuję tych czerwonych mimo wszystko rozwalić, jak już zacząłem, to dlaczego miałbym ich tam nie dokończyć samemu. No jednak wiecie, samemu latanie, no to nie jest najłatwiejsza rzecz na świecie. Na pewno łatwiej jest polecieć z kimś, zwłaszcza jak tutaj mam na pewno dobrych graczy pod ręką. Ale spoko, wiecie co, niech oni atakują tych innych. Ja mogę już nie zgarniać jakichś tam top fragów. Mi zależy na tym, żeby słuchajcie, wbić się tutaj do ewidentnie czerwonych i po prostu ich dojechać. Gdybym miał lepsze itemy, gdybym miał TNT, może jakiś łuk, czy choćby żelazny mieczek, na pewno byłoby 5 razy łatwiej. No niestety teraz nie jest zbyt easy, ale słuchajcie, jakby się do nich na shifcie tutaj wbić. Czy oni mnie widzą, słuchajcie? Oni mnie ewidentnie tutaj widzą. Dobra, słuchajcie, tu jest gość, tu jest tu jest, słuchajcie, kolejny. Dobra, dobra, dobra. Teraz tak, teraz tak, teraz tak. I słuchajcie, teraz ewidentnie, słuchajcie, psuję im łóżeczko. Dobra, rozwaliłem, słuchajcie, łóżeczko czerwonym. I teraz tak, jednego, słuchajcie, zabijemy. Na pewno. Czy drugiego się uda? Oj, nie, drugiego, słuchajcie, się nie uda. Ale rozwaliłem im łóżko, rozwaliłem jeszcze jednego kolesia. Więc dopiłem w sumie swego, tak? No sam na trójkach wbiłem się, typów zabiłem, elo. I teraz patrzcie, zostało dwóch żółtych do rozwalenia, dwóch czerwonych do rozwalenia. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. I to już jest arenka, która mnie bardziej satysfakcjonuje. I widzicie, teraz ktoś pójdzie i dobije mi te zabójstwa. No nie, no zostaw mi go. Nie, zostaw go, zostaw, ja chciałem go zabić, no nie, to jest noob, jak gość skacze, bo się boi, no to sorry, ale jest noobem i nie mówcie mi, że nie jest, bo jest. Dobra, tutaj słuchajcie, fireball sobie poleci, nie wiem co ten gość sobie wymyśli, ja może słuchajcie, on ma łuk, mordo, to nie będzie łatwe, to nie będzie słuchajcie łatwe, ale dobra, teraz tutaj sobie typ podbił i słuchajcie, kto ma top zabójstwa? Ja! Wobec tego, moi drodzy, skoro mam top zabójstwa na tej arenie i jeszcze łóżeczko rozwalone, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście także zaobserwowali mojego Instagrama, bo to jest bardzo, bardzo ważne. W ogóle, co to jest za słup? Ty, czy to jest kura na... Czy to jest kura na sznurku? Naprawdę, że ktoś to robi? Nie wierzę, tak czy inaczej, dziękuję ślicznie. Trzymajcie się, dobrego dzioneczka. I w ogóle 61 gwiazdek wbiłem. Nice. Trzymajcie się, eleczko i...